Podczas każdej mszy świętej jesteśmy świadkami przemienienia Pańskiego, gdy chleb i wino przeistacza się w ciało i krew Chrystusa. Święta Faustyna w dzienniczku zapisała słowa Pana Jezusa, który mówi do nas: pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi. Rozkoszą moją jest łączyć się z duszami. Wiedz o tym, córko moja, kiedy przychodzę w komunii świętej do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy. Ale dusze nawet nie zwracają uwagi na mnie. Pozostawiają mnie samego, a zajmują się czymś innym. O, jak mi smutno, że dusze nie poznały miłości. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym. Czy w czasie Eucharystii sercem przepełnionym miłością wpatrujemy się w Pana i wierzymy, że to nasz Pan i Bóg? Czy w czasie Komunii Świętej przyjmujemy Go do naszych serc? Oddawajmy Mu w opiekę nas samych, nasze życie, nasze słabości i prośmy, aby zagościł w naszych sercach, gdyż nikt nas nie kocha tak jak On. Ile czasu Pan na Ciebie czeka, abyś w końcu wtulił się w Jego ramiona? Pamiętaj, Jezus zna Ciebie najlepiej, wie, co kryje się w Twoim sercu i mimo to kocha Cię bezwarunkowo. Więc nie każ Mu za długo na Ciebie czekać. Nie lękaj się. Zaufaj Jezusowi i oddaj Mu siebie. Oraz przyjmuj Go podczas każdej Eucharystii, gdyż On tego pragnie. Czekałem, byś zechciał przyjąć mnie. Ile czekałem, byś się odezwał, byś w me ramiona w końcu wtulił się. Ja wiem dobrze, co przeżywasz. Też dobrze, czemu płaczesz? Znam też dobrze Twe cierpienie, bo nigdy nie opuściłem Ciebie. Nikt Cię nie kocha jak ja, nikt Cię nie kocha tak jak ja. Popatrz na krzyż, oto dowód mej miłości. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Jak ja.
wiem, co chcesz mi powiedzieć. Chociaż czasem nic nie mówisz. Wiem też dobrze to, co czujesz. Choć tym ze mną się nie dzielisz. Przy twym boku wciąż kroczy. Niosłem ciebie. Wiedz, że robię to, bo jestem twym najlepszym przyjacielem.